Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Audioteka .pl. George R. R. Martin Ogień i krew. Historia królów Westeros z dynastii Targaryenów. Tom pierwszy. Od Egona I. Zdobywcy do regencji Egona III. Zguby smoków. Część pierwsza, Zrelacjonowana przez arcymaestera Gildeina z cytadeli Starego Miasta. Tu przepisana przez Georgia R.R. R. Martina. Tłumaczenie Michał Jakuszewski. Czyta Krzysztof Banaszyk. Podbój Egona. Maesterzy z Cytadeli, prowadzący kroniki dziejów Westeros, wykorzystują datę podboju Egona jako punkt wyjściowy historii minionych 300 lat. Daty urodzin, śmierci, bitew oraz innych wydarzeń opatruje się skrótami OP. Od podboju albo PP przed podbojem. Prawdziwi uczeni zdają sobie sprawę, że podobnemu datowaniu daleko do precyzji. Podbój siedmiu królestw przez Egona Targaryena nie dokonał się w jeden dzień. Od wylądowania Egona do jego koronacji w Starym Mieście minęły z górą dwa lata, a nawet wtedy podbój jeszcze się nie skończył, ponieważ Dorn pozostało nieposkromione. Próby wcielenia Dornijczyków do królestwa podejmowano sporadycznie przez cały okres panowania króla Egona, a także jego synów, co uniemożliwia ustalenie precyzyjnego czasu końca wojen podbojowych. Nawet wokół daty początku istnieją pewne nieporozumienia. Wielu błędnie uważa, że panowanie króla Egona I Targaryena zaczęło się dnia, gdy wylądował on u ujścia Czarnego Nurtu. Pod trzema wzgórzami, na których później zbudowano królewską przystań. Ale to nieprawda. Dzień lądowania Egona czcił sam król oraz jego potomkowie, lecz zdobywca liczył czas swego panowania od dnia, gdy wielki septon wiary koronował go i namaścił w gwiezdnym sepcie Starego Miasta. Koronacja odbyła się dwa lata po lądowaniu Egona. Długo po tym, gdy wszystkie trzy wielkie bitwy wojen podbojowych zakończyły się zwycięstwem. Wynika z tego, że większa część właściwego podboju wydarzyła się w latach od drugiego do pierwszego PP przed podbojem. W żyłach targarienów płynęła czysta krew Walerian, smoczych lordów ze Starożytnego Rodu. Dwanaście lat przed zagładą Walerii, 414 Pepe Enar Targaryen sprzedał swe ziemie we Włościach i w krainach długiego lata, po czym przeniósł się ze wszystkimi żonami, bogactwem, niewolnikami, smokami, rodzeństwem i kuzynami na Smoczą Skałę, posępną wyspiarską cytadelę zbudowaną u stóp dymiącej góry na wąskim morzu. U szczytu swej potęgi Waleria była największym miastem w całym znanym świecie. Centrum cywilizacji. W obrębie jej błyszczących murów, czterdzieści potężnych rodów rywalizowało o władzę i chwałę na dworze i w Radzie, naprzemian rosnąc w siły i tracąc je w bezkresnej, niekiedy subtelnej, a często gwałtownej walce o dominację. Targaryenowie z pewnością nie zaliczali się do najpotężniejszych rodów smoczych lordów i rywale uznali ich ucieczkę za kapitulację oraz dowód tchórzostwa. Jednakże dziewicza córka lorda Enara, w czasie późniejszym znana jako Denys Marzycielka, przewidziała, że Walerię zniszczy ogień. Gdy po dwunastu latach zagłada rzeczywiście nadeszła, ze wszystkich smoczych lordów ocaleli jedynie Targaryenowie. Smocza Skała przez dwa stulecia była najdalej wysuniętą na zachód placówką Walerii. Położenie pośrodku gardzieli umożliwiało jej lordom blokadę Czarnej Zatoki i pozwalało zarówno Targaryenom, jak i ich bliskim sojusznikom, Velaryonom z Driftmarku, pomniejszemu rodowi wywodzącemu się z Walerii, wypełniać skarbce mytem pobieranym od przepływających tamtędy kupców. Okręty Velaryonów, a także innego sprzymierzonego z nimi waleriańskiego rodu Celtigarów ze Szczypcowej wyspy, dominowały nad środkową częścią Wąskiego Morza, podczas gdy Targarienowie władali niebem dzięki smokom. Mimo to w ciągu pierwszego stulecia po zagładzie Walerii, słusznie zwanego stuleciem krwi, ród Targarienów z reguły łakomie spoglądał na wschód, nie na zachód. I nie wykazywał większego zainteresowania sprawami Westeros. Gemon Targaryen, brat i mąż Denys Marzycielki, został lordem smoczej skały po Enarze Wygnańcu i stał się znany jako Gemon Wspaniały. Po śmierci Gemona, władze objęli jego syn Egon i córka Elena. Następnymi lordami byli ich syn Megon, jego brat Erys, a następnie synowie Erysa Elix, Belon i Demion. Potem władzę nad Smoczą Skałą objął Erion, syn Demiona, najmłodszego z trzech braci. Egon, znany historii jako Egon Zdobywca i Egon Smok, przyszedł na świat na Smoczej Skale w roku 27 przed podbojem. Był jedynym synem i drugim dzieckiem lorda Smoczej Skały Eriona i Lady Waleny z rodu Velaryonów, która po matce również pochodziła z rodu Targaryenów. Egon miał dwie siostry z prawego łoża starszą, Wizenię i młodszą, Renys. Smoczy lordowie z Walyrii od dawna mieli w zwyczaju zawierać małżeństwa między rodzeństwem, celem zachowania czystości krwi. Egon jednak wziął za żony obie swe siostry. Zgodnie z tradycją, powinien poślubić tylko starszą, Wizenie. Zawarcie ślubu również z Renys było czymś niezwykłym, choć nie bezprecedensowym. Niektórzy powiadają, że Egon z Wizenią ożenił się z obowiązku, z Renys zaś z pożądania. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa wszyscy troje okazali się smoczymi lordami. Z pięciu smoków, które przyleciały z walerii z Enarem Wygnańcem, tylko jeden dożył czasów Egona. Ogromna bestia zwana Balerionem Czarnym Strachem. Dwa pozostałe, które żyły w tym okresie, Vagar i Meraxes, były młodsze. Wykluły się już na smoczej skale. Według pospolitej legendy, często powtarzanej przez ignorantów, Egon nigdy nie postawił stopy na westeroskiej ziemi, zanim wyruszył na podbój. To jednak nie może być prawdą. Wiele lat przedtem na jego rozkaz wyrzeźbiono i udekorowano malowany stół. Potężnemu drewnianemu blatowi, długiemu na jakieś pięćdziesiąt stóp, nadano kształt Westeros i namalowano na nim wszystkie lasy, rzeki, miasta oraz zamki siedmiu królestw. Egon z pewnością interesował się zachodnimi ziemiami już na długo przed wydarzeniami, które doprowadziły do wybuchu wojny. Istnieją też wiarygodne świadectwa potwierdzające, że Egon i jego siostra Wizenia odwiedzili w młodości Cytadele Starego Miasta. A także polowali z sokołami na arbor jako goście lorda Redwina. Mogli zawitać również do lanii sportu, ale w tej sprawie relacje są sprzeczne. Westeros w czasach młodości Egona było podzielone na siedem swarliwych królestw. Bardzo rzadko się zdarzało, by dwa albo trzy spośród tych królestw nie toczyły ze sobą wojny. Rozległą, zimną i kamienistą północą władali Starkowie z Winterfell. Nad pustyniami Dorn panowali książęta z rodu Martelów. Bogate w złoto krainy zachodu należały do lannisterów z Casterly Rock, Żyzne Ridge do gardenerów z Wysogrodu. Dolina, paluchy i góry księżycowe były zaś domeną rodu Arynów. Jednakże najbardziej wojowniczymi królami w czasach Egona byli dwaj, których ziemie leżały najbliżej smoczej skały: Haren Czarny i Argilak Arogancki. Ze swej wielkiej cytadeli zwanej Końcem Burzy, królowie burzy z rodu Durandonów władali on dziś całą wschodnią połową Westeros, od Przylądka Gniewu aż po Zatokę Krabów. Ich potęga jednak już od stuleci słabła. Od zachodu ziemię te podskubywali królowie Ricz, od południa nękali ich Dornijczycy. Od strony Tridentu i terenów położonych na północ od Czarnego Nurtu napierał zaś Haren Czarny, ze swymi żelaznymi ludźmi. Król Argilak, ostatni z Durandonów, powstrzymał na pewien czas schyłek swego państwa. Odparł najazd Dornijczyków jeszcze jako chłopiec. Przepłynął wąskie morze, by dołączyć do wielkiego sojuszu przeciwko imperialistycznym tygrysom z Volantis. Natomiast dwadzieścia lat później zabił garsa siódmego gardenera, króla Rich, w bitwie na letnim polu. Argilak zestarzał się jednak. Sławna czarna grzywa jego włosów posiwiała i stracił biegłość we władaniu bronią. Położonym na północ od czarnego nurtu do Rzeczem władał krwawą ręką haren czarny z rodu Chorów, król Wysp i Rzek. Dziadek harena, harwin twardoręki, odebrał trident dziadkowi Argilaka, Arekowi, którego przodkowie przed wiekami obalili ostatnich rzecznych królów. Ojciec Harena poszerzył swe władztwo dalej na wschód aż po Duskendale i Rosby. Sam Haren, większą część swego długiego, blisko czterdziestoletniego panowania, poświęcił na budowę gigantycznego zamku nieopodal oka Boga. Ale ponieważ Haren Hall był już prawie ukończony, żelaźni ludzie mogli poszukać nowych terenów do podbicia. Żadnego króla w Westeros nie bano się bardziej niż Harena Czarnego. Jego okrucieństwo stało się legendarne we wszystkich siedmiu królestwach. Żaden władca Westeros nie czuł się też bardziej zagrożony niż król Burzy Argilak, ostatni z Durandonów, starzejący się wojownik, nie mający żadnego dziedzica poza dziewiczą córką. Dlatego król Argilak zwrócił się do Targaryenów ze Smoczej Skały, Oferując lordowi Egonowi rękę swej córki wraz ze wszystkimi ziemiami na wschód od Oka Boga aż po Czarny Nurt w charakterze posagu. Egon Targaryen wzgardził propozycją króla burzy. Przypomniał mu, że ma już dwie żony i nie potrzebuje trzeciej. Natomiast krainy oferowane jako posag już od z górą pokolenia należały do Harenhol i Argilak nie mógł mu ich oddać. Stary Król Burzy najwyraźniej zamierzał wykorzystać Targaryenów jako ciągnący się wzdłuż Czarnego Nurtu bufor oddzielający jego ziemię od posiadłości Harena Czarnego. Lord Smoczej Skały przedstawił inną ofertę. Przyjmie wymienione przez Argilaka ziemię, jeśli Król Burzy odda mu również Hak Maseya oraz lasy i równiny ciągnące się na południe od Czarnego Nurtu, aż po Wendwater i Górny Bieg Manderu. Fakt przypieczętowałoby małżeństwo córki króla Argilaka z Orysem Barationem, który od dziecka był przyjacielem i obrońcą Lorda Egona. Argilak arogancki z gniewem odrzucił te warunki. Szeptano, że Orys Baration jest przyrodnim bratem Lorda Egona, pochodzącym z nieprawego łoża. Król Burzy nie pohańbi córki, oddając jej rękę Benkartowi. Sama ta sugestia sprawiła, że wpadł w furię. Argilak kazał uciąć ręce posłańcowi Egona i odesłał mu je w skrzynce. To są jedyne ręce, które otrzyma ode mnie twój Bencard, napisał. Zamiast wysłać odpowiedź, Egon wezwał na smoczą skałę swych przyjaciół, chorążych i najważniejszych sojuszników. Nie było ich wielu. Wierność Targaryenom przysięgali Velaryonowie z Driftmarku oraz Celtigarowie ze Szczypcowej Wyspy. Z Hakamaseya przybyli lord Bar Emmon z ostrego przylądka oraz lord Masej ze Stondens. Obaj byli zaprzysiężeni końcowi burzy, ale silniejsze więzi łączyły ich ze smoczą skałą. Lord Egon i jego siostry naradzili się z nimi, a następnie udali do zamkowego septu, by pomodlić się do westeroskich siedmiu, choć Egona nigdy nie uważano za zbyt pobożnego. Siódmego dnia Zwierz smoczej skały wyfrunęła chmara kruków, mających zanieść słowa lorda Egona siedmiu królestwom Westeros. Ptaki wysłano do siedmiu władców, do cytadeli Starego Miasta, do lordów wielkich i małych. Wszystkie niosły tę samą wiadomość: Od dzisiaj w Westeros będzie tylko jeden król. Ci, którzy ugną kolan przed Egonem z rodu Targaryenów, zachowają swe ziemię i tytuły. Ci, którzy staną przeciwko niemu z bronią w ręku, zostaną obaleni, upokorzeni i zniszczeni. Istnieją różne relacje na temat tego, ilu ludzi pożeglowało ze smoczej skały z Egonem i jego siostrami. Niektórzy twierdzą, że było ich trzy tysiące, inni piszą tylko o setkach. Skromny zastęp Targaryenów wylądował u ujścia Czarnego Nurtu, na jego północnym brzegu, gdzie nad małą wioską rybacką górowały trzy lesiste wzgórza. W czasach Stu Królestw wielu pomniejszych władców ubiegało się o władzę nad ujściem rzeki. Byli wśród nich Darklinowie z Daskendale, Masajowie ze Stondens, a także dawni rzeczni królowie: Madowie, Fischerowie, brakenowie, Blackwoodowie czy Hukowie. W różnych epokach na szczytach trzech wzgórz wznoszono forty i wieże, które następnie niszczono w kolejnych wojnach. Gdy przybyli Targaryenowie, przywitały ich jedynie zwietrzałe kamienie oraz porośnięte zielskiem ruiny. Choć pretensje do ujścia rościły sobie zarówno koniec burzy, jak i Harrenhal, nikt go nie bronił. A najbliższe zamki należały do pomniejszych lordów, którzy nie dysponowali zbyt wielkimi siłami i nigdy nie wsławili się w walce. A co ważniejsze, nie mieli zbyt wielu powodów, by darzyć miłością swego tytularnego władcę Harena Czarnego. Egon Targaryen szybko wzniósł wokół szczytu najwyższego z trzech wzgórz palisadę z połączonych ziemią kłód i wysłał siostry do najbliższych zamków, by uzyskały ich kapitulację. Rozbi bez walki poddało się Renys i złotookiej Meraxes. W Stokeward do Wizeni próbowało strzelać kilku kuszników, ale płomienie Wagar podpaliły dach Dążonu i zamek skapitulował. Pierwszą prawdziwą przeszkodą dla zdobywcy okazali się lord Darklin z Daskendale i lord Muton ze Stawu Dziewic – Którzy połączyli swe siły i poprowadzili trzy tysiące ludzi na południe, by zepchnąć najeźdźców z powrotem do morza. Egon rozkazał Orysowi Baratjonowi zaatakować przeciwników z marszu, podczas gdy sam opadł na nich z góry na grzbiecie Czarnego Strachu. Obaj lordowie polegli w jednostronnej bitwie, a syn Darklina oraz brat Mutona poddali potem swe zamki i zaprzysięgli miecze rodowi Targaryenów. Daskendale było w owych czasach najważniejszym Westeroskim portem na wąskim morzu i wzbogaciło się na towarach, które przez nie przechodziły. Wizenia nie pozwoliła złupić miasteczka, choć nie zawahała się przed skonfiskowaniem jego bogactw, które znacznie powiększyły skarbiec najeźdźców. Być może to właśnie jest odpowiedni moment, aby omówić różnice charakterologiczne między Egonem Targaryenem a jego siostrami królowymi Wizenia. Najstarsza z rodzeństwa była wojowniczką w tym samym stopniu co sam Egon i czuła się w kolczudze równie swobodnie jak w jedwabiach. Nosiła u pasa walyriański miecz, mroczną siostrę i nauczyła się nim biegle władać od dziecka, ćwicząc u boku brata. Choć miała srebrno-złote włosy i fioletowe oczy walyrian, cechowała się szorstką, surową urodą. Nawet ci, którzy najbardziej kochali widzenie, uważali ją za srogą, poważną i nieprzejednaną. Niektórzy mówili też, że bawiła się truciznami i parała mrocznymi czarami. Renys, najmłodsza z trojga targarienów, była przeciwieństwem siostry: figlarna, ciekawa, impulsywna i skłonna do ulegania kaprysom. Nie była prawdziwą wojowniczką. Uwielbiała muzykę, tańce i poezję i utrzymywała wielu minstreli, komediantów oraz lalkarzy. Powiadają jednak, że spędzała na smoczym grzbiecie więcej czasu niż jej brat i siostra razem wzięci, ponieważ nade wszystko kochała latać. Słyszano kiedyś, jak powiedziała, że przed śmiercią pragnie przelecieć na Merakses nad Morzem Zachodzącego Słońca, by sprawdzić, co leży na jego zachodnich brzegach. Nikt nigdy nie kwestionował tego, że Wizenia pozostaje wierna bratu i mężowi. Natomiast Renes otaczała się przystojnymi młodymi mężczyznami, i szeptano, że przyjmuje niektórych z nich w swej sypialni w te noce, które Egon spędzał z jej starszą siostrą. Mimo plotek, dworscy obserwatorzy nie mogliby przeoczyć faktu, że na każdą noc z Wizenią król spędza dziesięć nocy z Renes. O dziwo, sam Egon Targaryen był dla współczesnych sobie równie wielką zagadką, co dla nas. Władającego wykutym z waliriańskiej stali Blackfyre'em króla, uważano za jednego z największych wojowników epoki, ale nie znajdował w boju przyjemności. Nigdy nie stawał w szranki ani nie uczestniczył w walce zbiorowej. Jego wierzchowcem był Balerion Czarny Strach, ale dosiadał go tylko przed bitwą. Albo po to, by przemieszczać się szybko nad lądem i morzem. Przyciągał ludzi pod swe chorągwie imponującą charyzmą, lecz nie miał bliskich przyjaciół poza Orysem Barationem, towarzyszem z lat młodości. Kobiety go pożądały, on jednak zawsze był wierny siostrom. Jako król głęboko ufał małej radzie, pozostawiając jej większość codziennego trudu rządzenia, ale nie wahał się przejąć dowództwa, gdy uważał to za konieczne choć surowo traktował buntowników i zdrajców, okazywał łaskę dawnym wrogom, którzy ugieli kolan. Po raz pierwszy okazał tę cechę charakteru w Egonforcie, prostym zamku z drewna i ziemi, który rozkazał zbudować na szczycie wzniesienia, od tej pory zawsze zwanego wielkim wzgórzem Egona. Po zdobyciu kilkunastu zamków i skonsolidowaniu władzy nad ujściem Czarnego Nurtu po obu stronach rzeki, wezwał do siebie pokonanych lordów. Wszyscy złożyli miecze u jego stóp, a Egon kazał im wstać i zatwierdził ich tytuły oraz prawa do należących do nich ziem. Swym najdawniejszym zwolennikom przyznał nowe zaszczyty. Demona Velaryona, lorda Przypływów, Mianował starszym nad okrętami, główno dowodzącym floty królewskiej. Tristona Maseja, lorda Stondens, uczynił starszym nad prawami, Kryspiana Celtigara zaś starszym nad monetą. Orysa Barationa ogłosił natomiast moją tarczą, moim dzielnym namiestnikiem, moją silną prawą ręką. Dlatego właśnie maesterzy uważają Orysa za pierwszego królewskiego namiestnika. Smoczy lordowie z dawnej walerii nigdy nie używali heraldycznych chorągwi, które od wieków były tradycją wśród lordów z Westeros. Gdy więc rycerze Egona rozwinęli jego wielki, czarny sztandar bojowy z czerwonym, trójgłowym, ziejącym ogniem smokiem, lordowie uznali to za znak, że naprawdę stał się on jednym z nich i będzie godnym królem dla Westeros. Kiedy królowa widzenia Włożyła bratu na głowę diadem z waleriańskiej stali, wysadzany rubinami, a królowa Renys ogłosiła go Egonem, pierwszym tego imienia, królem całego Westeros i tarczą swego ludu. Smoki ryknęły, a lordowie i rycerze donośnie wyrazili swą aprobatę. Najgłośniej jednak krzyczeli prostaczkowie, rybacy, parobkowie oraz ich żony. Siedmiu królów, których Egon Smog zamierzał pozbawić korony, nie okazywało jednak radości. W Harrenholi i końcu burzy Haren Czarny oraz Argila Karoganski zwołali już chorągwie. Na zachodzie król Mern z Rich ruszył traktem oceanicznym do Casterly Rock, by spotkać się z królem Lorenem z rodu Lanisterów. Księżna Dorn wysłała kruka do Smoczej Skały, proponując, że wesprze Gona go w walce z Królem Burzy Argilakiem, ale jako równoprawna sojuszniczka, niepoddana. Drugą propozycję sojuszu przysłał młodociany król Orlego Gniazda, Ronnel Aryn, czy raczej jego matka, która w zamian za pomoc Doliny w walce z Harenem Czarnym, zażądała wszystkich ziem położonych na wschód od zielonych wideł Tridentu. Nawet król Toren Stark z Winterfell debatował na północy ze swymi lordami chorążymi oraz doradcami do późnych godzin, rozważając co począć w sprawie tego kandydata na zdobywcę. Cały kraj czekał niespokojnie na to, co teraz uczyni najeźdźca. Już kilka dni po koronacji Egon ponownie ruszył w pole ze swymi armiami. Największa część jego zastępu przekroczyła czarny nurt, zmierzając na południe, na koniec burzy, pod dowództwem Orysa Barationa. Towarzyszyła tej armii królowa Renys, dosiadająca Meraxes o złotych oczach i srebrnych łuskach. Flota Targaryenów, prowadzona przez demona Velariona, opuściła czarną zatokę i zawróciła na północ, w stronę Galtaun oraz Doliny. Leciała z nią królowa Wizenia na Wagar. Sam król pomaszerował na północny wschód, w kierunku Oka Boga i Harenhol, kolosalnej fortecy, będącej dumą i obsesją Harena Czarnego. Wszystkie trzy natarcia targarienów spotkały się z zaciekłym oporem. Lordowie Errol, Fell i Buckler, chorążowie końca burzy, zaskoczyli przed nią straż oddziału Orysa Barationa podczas przeprawy przez Wandwater, zabijając ponad tysiąc ludzi, a potem uciekając pomiędzy drzewa. Pośpiesznie zgromadzona flota Arynów, wzmocniona przez tuzin brawoskich okrętów, starła się z flotą Targaryenów nieopodal Galtaun i pokonała ją. Wśród zabitych był admirał Egona, Demon Velaryon. Samego Egona zaatakowano na południowym brzegu Oka Boga i to nie raz, lecz dwukrotnie. Bitwa trzcin zakończyła się zwycięstwem Targaryenów, ale ponieśli oni ciężkie straty pod łukającymi wierzbami, gdy dwaj synowie króla Harena przeprawili się przez jezioro w drakarach o wyciszonych wiosłach i uderzyli na nich od tyłu. Owe porażki okazały się jednak tylko drobnymi przeszkodami. W ostatecznym rozrachunku, nieprzyjaciele Egona nie potrafili znaleźć odpowiedzi na jego smoki. Ludzie z doliny zatopili jedną trzecią okrętów Targaryenów i przechwycili niemalże drugie tyle, ale gdy królowa Wizenia opadła na nich z nieba, ich własne jednostki spłonęły. Lordowie Erol, Fell i Buckler ukrywali się w znanych sobie lasach aż do chwili, gdy królowa Renys spuściła z uwięzi Maraxes i przez puszcze przemknęły ściany ognia, obracające drzewa w pochodnie. Zwycięzcy z podułkających wierzb, wracający do Harenhol przez jezioro, byli zaś kiepsko przygotowani na atak Baleriona, który opadł na nich z porannego nieba. Drakary Harena spłonęły, a razem z nimi jego synowie. Wrogu Wegona nękali z kolei ich nieprzyjaciele. Gdy argilak arogancki zgromadził swych ludzi w końcu burzy, piraci ze stopni wykorzystali ich nieobecność, atakując brzegi przylądku gniewu, a z gór czerwonych wyległy dornińskie chówce, łupiąc pogranicze. Natomiast w dolinie młody król Ronel musiał stawić czoło rebelii na trzech siostrach, gdy siostrzanie odrzucili zwierzchnictwo orlego gniazda i ogłosili swą królową Lady Marlen Sunderland. Wszystkie te wydarzenia jednak były tylko drobnymi utrapieniami w porównaniu z tym, co spotkało Harena Czarnego. Choć ród chorów panował nad dorzeczem od trzech pokoleń, ludzie z nad Tridentu nie darzyli miłością władających nimi żelaznych ludzi. Haren Czarny doprowadził do śmierci tysięcy z nich podczas budowy wielkiego zamku Harenhol a do tego złupił do rzecze w poszukiwaniu surowców i swym apetytem na złoto doprowadził do ruiny zarówno lordów, jak i prostaczków. Dlatego do rzecze pod dowództwem lorda Edmina Taliego z Riveran powstało teraz przeciwko niemu. Gdy Taliego wezwano do obrony Harenhol, opowiedział się po stronie rodu Targaryenów. Wciągnął na wieżę zamku smoczą chorągiew i wyruszył ze swymi rycerzami oraz łucznikami, by połączyć siły z Egonem. Jego bunt dodał odwagi innym rzecznym lordom. Panowie Tridentu jeden po drugim wyrzekali się Harena, by poprzeć Egona Smoka. Blackwoodowie, Malisterowie, Vansowie, Brakenowie, Piperowie, Frejowie, Strongowie. Wszyscy oni zwołali pospolite ruszenie i skierowali się na Harenhol. Król Haren Czarny nagle zorientował się, że przeciwnicy mają przewagę liczebną i poszukał schronienia w swej niezdobytej ponoć twierdzy. Harenhol, największy zamek jaki kiedykolwiek zbudowano w Westeros, mógł się poszczycić pięcioma gigantycznymi wieżami, niewyczerpalnym źródłem słodkiej wody, Ogromnymi podziemnymi kryptami, pełnymi zapasów, oraz potężnymi murami z czarnego kamienia, wyższymi niż jakakolwiek drabina i zbyt grubymi, by można je było rozbić taranem czy pociskami z trebusza. Haren zamknął bramy i wraz z ocalałymi synami oraz resztą stronników przygotowywał się do przetrzymania oblężenia. Egon ze smoczej skały miał jednak inne plany. Gdy tylko połączył siły z Edminem Tallim i innymi rzecznymi lordami, by otoczyć zamek pierścieniem, wysłał pod bramę maestera z chorągwią pokoju, proponując rokowania. Haren wyszedł mu na spotkanie. Był już stary i siwy, lecz w swej czarnej zbroi nadal wyglądał groźnie. Obu królom towarzyszyli niosący chorągiew oraz maester. Dzięki temu wypowiedziane przez nich słowa Zapamiętano do dziś Poddaj się zaczął Egon a będziesz mógł zachować tytuł lorda żelaznych wysp. Poddaj się teraz a twoi synowie przeżyją i będą władali po tobie. Mam pod twoimi murami osiem tysięcy ludzi Nie dbam o to, co jest pod nimi odparł Haren. Te mury są mocne i grube ale nie aż tak wysokie, by mogły powstrzymać smoki. Smoki potrafią latać. Budowałem z kamienia ripostował Haren. Kamień się nie pali. Po zachodzie słońca twoja dynastia wygaśnie odrzekł mu Egon. Powiadają, że Haren splunął tylko w odpowiedzi na te słowa i wrócił do zamku. Gdy znalazł się w środku, posłał wszystkich swych ludzi na mury, uzbrojonych we włócznie łuki i kusze, obiecując ziemię i bogactwa każdemu, kto strąci smoka. Gdybym miał córkę, smokobójca otrzymałby również jej rękę, oznajmił Haren czarny. Zamiast tego dam mu jedną z córek Taliego, albo wszystkie trzy, jeśli tego zapragnie. Będzie też mógł wybrać którąś z dziewuch Blackwoodów, Strongów, albo córkę innego ze zdrajców z nad Tridentu, tych lordów żółtego błota. Potem Haren czarny wycofał się do swej wieży, otoczony strażnikami domowymi, by zjeść kolacje z ocalałymi synami. Kiedy zgasły ostatnie promienie słońca, ludzie harena czarnego wbili spojrzenia w otaczającą ciemność, ściskając włócznie i kusze. Gdy smok się nie zjawiał, niektórzy zaczęli myśleć, że groźby egona były czcze. Targaryen wzbił się jednak na balerionie wysoko nad chmury, aż smok stał się maleńki jak mucha widoczna na tle księżyca. Dopiero wtedy opadł, daleko za ochronnym pierścieniem murów. Balerion, o skrzydłach czarnych jak smoła, runął z nocy, a gdy pojawiły się pod nim potężne wieże Harenhol, dał rykiem wyraz swej furii i skąpał je w czarnym ogniu znaczonym wirami czerwieni. Kamień nie płonie zgodnie z przechwałką Harena, ale jego zamku nie wzniesiono wyłącznie z tego surowca. Drewno i wełna, konopie i słoma, chleb, solona wołowina i zboże, wszystko to stanęło w płomieniach. Żelaźni ludzie starego króla również nie byli z kamienia. Dymiący, krzyczący, lizani językami ognia biegali po dziedzińcach i spadali z murów, by rozbić się o ziemię. Zresztą. I kamień popęka i stopi się, jeśli płomień jest wystarczająco gorący. Rzeczni lordowie, obozujący pod murami, opowiadali później, że wieże Harenhol żarzyły się czerwonym blaskiem na tle nocy, jak pięć ogromnych świec, i że świece te zaczęły się wykręcać i topić, a po ich murach ciekły stróżki płynnego kamienia. Haren i jego ostatni synowie, Zginęli w pożarze, który pochłonął owej nocy jego monstrualną fortecę. Ród Chorów umarł razem z nim. Tym samym kresu dobiegła władza żelaznych wysp nad Dorzeczem. Następnego dnia, pod dymiącymi ruinami Harenhol, król Egon przyjął hołd lenny Edmina Taliego, lorda Riveran, i mianował go najwyższym lordem Tridentu. Inni lordowie do Rzecza również złożyli hołdy. Egonowi jako królowi oraz Edminowi Taliemu jako swemu seniorowi. Gdy popioły ostygły już na tyle, że ludzie mogli bezpiecznie wejść do zamku, miecze poległych, często połamane, stopione albo powyginane w stalowe wstążki pod wpływem smoczego ognia, zebrano, załadowano na wozy i wysłano do Egonfortu. Na południowym wschodzie chorążowie króla burzy okazali się zdecydowanie bardziej lojalni od tych, którzy przysięgali wierność Harenowi. Argila Karoganski zgromadził w końcu burzy liczny zastęp. Siedziba Durandonów była potężną fortecą, a jej wielki mur kurtynowy przewyższał grubością nawet mury Harenhol. Ją również uważano za niezdobytą. Jednakże wieści o końcu, jaki spotkał króla Harena, szybko dotarły do uszu jego starego wroga, Argilaka. Lordowie Fell i Buckler, cofający się przed nadciągającym nieprzyjacielem, lorda Erola zabito, zawiadomili go o królowej Renys i jej smoku. Stary, wojowniczy król ryknął, że nie zamierza zginąć jak Haren, upieczony we własnym zamku niczym prosie z jabłkiem w pysku. Wiedział co to walka i zamierzał sam rozstrzygnąć o własnym losie, z mieczem w dłoni. Tak oto Argilak arogancki po raz ostatni wyruszył z końca burzy, by stawić czoło wrogom w otwartej bitwie. Widok oddziałów króla burzy nie zaskoczył Orysa Barationa i jego ludzi. Królowa Renes ujrzała z grzbietu Meraxes, jak Argilak opuszczał koniec burzy, i mogła zdać namiestnikowi dokładną relację z liczebności oraz rozmieszczenia nieprzyjacielskich oddziałów. Orys zajął silną pozycję na wzgórzach na południe od Spiżowej Bramy i okopał się tam, czekając na przybycie wojsk Argilaka. Gdy armie w końcu się spotkały, krainy burzy dowiodły, że zasługują na swą nazwę. Rankiem zaczęło miarowo padać, a w południe ulewa przerodziła się w wyjącą nawałnicę. Lordowie chorążowie argilaka nakłaniali go do odłożenia ataku na następny dzień, w nadziei, że deszcz minie. Ale król burzy miał nad najeźdźcami blisko dwukrotną przewagę liczebną, a do tego prowadził prawie cztery razy więcej rycerzy i ciężkiej jazdy. Widok chorągwi Targaryenów powiewających nad jego wzgórzami wprawił go we wściekłość. Stary, doświadczony wojownik nie mógł też nie zauważyć, że wiatr wieje z południa, ciskając deszcz prosto w twarze nieprzyjaciół na wzgórzach. Dlatego Argila Garoganski wydał rozkaz ataku i zaczęła się bitwa znana historykom jako Ostatnia Burza. Walki trwały do późna w nocy. Były krwawe i znacznie mniej jednostronne niż w Harenhol. Argila Arogancki trzykrotnie wiódł swych rycerzy do szarży na pozycję baratjona, ale stoki były strome, a grunt od deszczu zrobił się miękki i błotnisty. Rumanki grzęzły w nim i przewracały się, aż wreszcie szarże traciły wszelką spójność i impet. Ludzie z krain burzy radzili sobie lepiej, gdyż wysyłali do ataku na wzgórza pieszych włóczników. Oślepieni deszczem na jeźdźcy nie widzieli wspinających się ku nim wrogów, dopóki nie było za późno, a mokre, cięciwy czyniły ich łuki bezużytecznymi. Padło jedno wzgórze, a po nim drugie. Czwarta i ostatnia szarża króla burzy oraz jego rycerzy przebiła się przez centrum szyków Barationa, po to tylko by nadziać się na królową Renys i Meraxes. Nawet na ziemi smok wyglądał straszliwie. Dikona Morigena i Benkarta z Czarnej Przystani, dowodzących strażą przed nią, pochłonął smoczy płomień. Podobnie jak rycerzy straży osobistej króla Argilaka. Rumaki wpadły w panikę i uciekły przerażone, tratując podążających za nimi jeźdźców. Szarża pogrążyła się w chaosie. Sam król Burzy spadł z siodła. Argilak nie zaprzestał jednak walki. Gdy Orys Baration ruszył w dół błotnistego stoku ze swymi ludźmi, Ujrzał, że stary władca walczy z sześcioma ludźmi, a u jego stóp leży drugie tyle trupów. Odsuncie się! rozkazał Baratjon. Zsiadł z konia, by zmierzyć się z królem Burzy w równej walce, a potem zaoferował mu ostatnią szansę poddania się. Argilak przeklął go w odpowiedzi. Tak oto stanęli do konfrontacji: stary, wojowniczy król o białych włosach, powiewających na wietrze, oraz gwałtowny, czarnobrody namiestnik Egona. Obaj ponoć zadali sobie wzajem po jednej ranie, ale na koniec życzenie ostatniego z Durandonów się spełniło: zginął z mieczem w dłoni i przekleństwem na ustach. Śmierć króla. Odebrała ludziom z krain Burzy wszelką wolę walki. Gdy tylko rozeszły się wieści o upadku Argilaka, jego lordowie oraz rycerze rzucili miecze i uciekli. Przez kilka następnych dni obawiano się, że koniec Burzy może czekać ten sam los co Harenhol. Albowiem córka Argilaka, Argella, zamknęła bramy przed Orysem Barationem oraz zastępem Targaryenów, a następnie ogłosiła się królową Burzy. Gdy Renes przeleciała na Merakse z nadmurami zamku, by rozpocząć rokowania, Argella oświadczyła jej, że obrońcy końca burzy prędzej zginą do ostatniego człowieka, niż ugną kolana przed kimkolwiek. Możesz zdobyć mój zamek, ale zyskasz w ten sposób tylko kości, krew i popioły – oznajmiła. Jednakże żołnierze z jej garnizonu nie mieli wielkiej ochoty umierać. Nocą wznieśli chorągię w pokoju, Otworzyli bramę i zaprowadzili Lady Argelle zakneblowaną, nagą i zakutą w łańcuchy do obozu Orysa Barationa. Powiadają, że Baration własnymi rękami zdjął z dziewczyny łańcuchy, otulił ją płaszczem, nalał wina i przemówił do niej łagodnie, opowiadając o odwadze i śmierci jej ojca. Potem, by uczcić poległego króla, przyjął herb i dewizę Durandonów jako własne jeleń w koronie stał się jego znakiem koniec burzy siedzibą, dzibą a lady argella żoną gdy egon smok wraz z sojusznikami podporządkował sobie do rzeczy i krainy burzy pozostali królowie Westeros uświadomili sobie że teraz kolej na nich w winterfell Król Torren zwołał chorągwie wcześniej, wiedząc, że z uwagi na wielkie odległości na północy zebranie wojsk będzie wymagało czasu. Królowa Szara z Doliny, władająca jako regentka w imieniu swego syna Ronela, schroniła się w Orlim Gnieździe, zadbała o umocnienia i wysłała armię do Krwawej Bramy, wrót Doliny Arynów. W latach młodości Królową Szarę wysławiano jako Kwiat z Góry, najpiękniejszą pannę w Siedmiu Królestwach. Być może licząc na to, że zwabi Egona urodą, wysłała mu swój portret i zaproponowała, że go poślubi, pod warunkiem, że Egon mianuje jej syna Ronela swym następcą. Choć portret w końcu dotarł do Egona, nie wiemy, czy kiedykolwiek odpowiedział on na jej propozycję. Miał dwie własne królowe, a szara Aryn, dziesięć lat od niego starsza, była już zwiędłym kwiatem. Tymczasem dwaj wielcy królowie Zachodu zawarli sojusz i zebrali własne armie, pragnąc raz na zawsze skończyć z Egonem. Z Wysogrodu wymaszerował Mern IX z rodu Gardenerów, król Rich, prowadząc potężny zastęp. Pod murami zamku Golden Grove, który był siedzibą rodu Rowanów, spotkał się z Lorenem I Lannisterem, królem skały, wiodącym swe wojska z krań Zachodu. Dwaj władcy na spółkę dowodzili największą armią, jaką dotąd widziano w Westeros. Pięćdziesiąt pięć tysięcy ludzi, w tym około sześciuset lordów, wielkich i małych, oraz ponad pięć tysięcy konnych rycerzy. To nasza żelazna pięść, przechwalał się król Mern. Czterej synowie jechali u jego boku, a dwóch młodych wnuków służyło mu w charakterze giermków. Dwaj monarchowie niemi trężyli czasu w Golden Grove. Armia tak wielka musiała cały czas pozostawać w ruchu, by nie zjeść wszystkiego w okolicy. Sojusznicy natychmiast wymaszerowali, zmierzając w kierunku północ, północny wschód, przez wysokie trawy i pola porośnięte złotą pszenicą. Gdy tylko obozujący u brzegów Oka, Boga, Egon dowiedział się o nowych wrogach, zebrał armię i ruszył im na spotkanie. Miał pięć razy mniej ludzi niż dwaj królowie, a większość z nich przysięgła wierność lordom do rzecza, których lojalność wobec rodu Targaryenów była świeża i niewypróbowana. Mając mniejszy zastęp, Egon mógł jednak poruszać się szybciej od nieprzyjaciela. W miasteczku zwanym kamiennym septem dołączyły do niego dwie królowe na swych smokach. Renys przyleciała z końca burzy. Wisenia zaś ze szczypcowego przylądka, gdzie odebrała wiele pośpiesznych przysięg od miejscowych lordów. Troje Targaryenów wspólnie obserwowało spod nieba swoje wojska, które przeprawiły się przez Czarny Nurt w jego górnym odcinku i popędziły na południe. Obie armie spotkały się na szerokich, otwartych równinach na południe od Czarnego Nurtu, nieopodal miejsca, gdzie w przyszłości miał biec Złoty Trakt. Dwaj królowie wielce się uradowali, gdy zwiadowcy poinformowali ich o liczebności i rozmieszczeniu armii Targaryenów. Najwyraźniej mieli pięciu ludzi na jednego człowieka Egona, a gdy chodziło o rycerzy, ich przewaga była jeszcze większa. Teren był szeroki i otwarty, jak okiem sięgnąć porośnięty trawą oraz pszenicą idealny dla ciężkiej jazdy. Egon Targaryen nie mógł zająć wyżej położonej pozycji, jak Orys Baration przed ostatnią burzą. Grunt był zaś twardy, błotnisty. Wiedzieli, że nie będzie im też przeszkadzał deszcz. Dzień był bezchmurny, choć wieczny. Od kilkunastu dni nie padało. Król Mern przyprowadził na bitwę o połowę więcej ludzi niż Loren i dlatego zażądał dla siebie zaszczytu dowodzenia centrum. Jego synowi, dziedzicowi Edmundowi, powierzono prowadzenie Straży Przedniej. Król Loren i jego rycerze sformowali prawe skrzydło, natomiast lewe przypadło lordowi Oukhartowi. Nie było tu naturalnych barier, na których mogłaby się wesprzeć linia Targaryenów. Dwaj królowie zamierzali więc otoczyć Egona z obu flank, a następnie uderzyć od tyłu, podczas gdy ich żelazna pięść, potężny klin zakutych w zbroje rycerzy i wielkich lordów, rozbije centrum armii przeciwnika. Egon Targaryen ustawił swych ludzi w szyku przypominającym z grubsza półksiężyc najeżony włóczniami i pikami. Łuczników i kuszników ulokował tuż za nim, lekką jazdę zaś na obu skrzydłach. Dowództwo nad swym zastępem przekazał Johnowi Mutonowi, lordowi stawu dziewic, jednemu z pierwszych wrogów, którzy przeszli na jego stronę. Sam zamierzał toczyć walkę z nieba razem ze swymi królowymi. Egon również zauważył brak deszczu. Trawa i pszenica otaczające armie były wysokie i dojrzałe do żniw. A także bardzo suche. Targaryenowie zaczekali, aż dwaj władcy rozkażą zadąć w trąby i ruszą naprzód pod morzem chorągwi. Król Mern osobiście prowadził szarże na środek nieprzyjacielskich szyków na swym złocistym ogierze, a jego syn Gawen jechał obok, trzymając sztandar z wielką zieloną dłonią na białym polu. Z krzykiem i wrzaskiem furii, popędzani przez dźwięk rogów i trąb, gardenerowie i lanisterowie pędzili na wrogów, nie zważając na deszcz strzał. Odepchnęli na boki szeregi włóczników, złamali ich szyki, ale wtedy Egon i jego siostry byli już w górze. Egon unosił się nad szeregami wrogów na Balerionie, przemykając przez sztorm włóczni kamieni i strzał i opadał raz po raz, rażąc nieprzyjaciela płomieniami. Renes i wizenia roznieciły pożary pod wiatr od szyków dwóch królów oraz na ich tyłach. Suche trawy i pola pszenicy zajęły się natychmiast. Podmuchy wiatru wznieciły dodatkowe płomienie, kierując obłoki dymu prosto w twarze atakujących. Konie wpadły w panikę, czując smród ognia. Obłoki dymu szybko gęstniały, oślepiając jeźdźców i ich wierzchowce. Szyki armii dwóch królów zaczęły się załamywać, gdy ze wszystkich stron otoczyły ich ściany ognia. Ludzie lorda Mutona, którzy zajęli bezpieczną pozycję pod wiatr od pożogi, czekali gotowi z łukami i włóczniami, szybko rozprawiając się z poparzonymi, płonącymi ludźmi, wyłaniającymi się na chwiejnych nogach z tego piekła. Później tę bitwę nazwano Polem Ognia. W płomieniach zginęło z górą cztery tysiące ludzi. Kolejny tysiąc spadł od mieczy, włóczni i strzał. Dziesiątki tysięcy ucierpiały od poparzeń niektórzy tak poważnie, że przez całe życie nosili blizny. Wśród poległych znalazł się król Mern IX, podobnie jak jego synowie, wnuki, bracia, kuzyni oraz powinowaci. Jeden z jego bratanków przeżył trzy dni, a kiedy wreszcie skonał, Ród Gardenerów wygasł. Król Loren ze skały ocalił życie, bo gdy tylko zorientował się, że bitwa jest przegrana, przez ścianę płomieni i dymu przedarł się na koniu w bezpieczne miejsce. Targaryenowie stracili niespełna stu ludzi. Królowa Wizenia została raniona strzałą w bark, ale wkrótce wróciła do zdrowia. Gdy już smoki nasyciły się ciałami poległych, Egon rozkazał zebrać z pola bitwy miecze i wysłać je w dół rzeki. Lorena Lannistera pojmano następnego dnia. Król skały złożył swój miecz i koronę u stóp Egona, ugiął przed zwycięzcą kolan i złożył mu hołd. Egon, zgodnie z obietnicą, pomógł wstać pokonanemu wrogowi, potwierdził jego prawa do ziem, i mianował lordem Casterly Rock oraz namiestnikiem zachodu. Chorążowie Lorena podążyli za jego przykładem, podobnie jak wielu lordów z Ricz, tych, którzy umknęli przed smoczym ogniem. Jednakże podbój zachodu nie był jeszcze zakończony. Król Egon rozłączył się więc z siostrami i pomaszerował na Wysogród, pragnąc uzyskać jego kapitulację, nim jakiś inny pretendent zdąży zagarnąć Rych dla siebie. Zamek był w rękach zarządcy, Harlana Tyrella, którego przodkowie od stuleci służyli Gardenerom. Tyrell bez walki oddał zdobywcy klucze do twierdzy i przysiągł mu poparcie. W nagrodę Egon przyznał mu wysogród ze wszystkimi ziemiami, mianował go namiestnikiem południa oraz najwyższym lordem Manderu i uczynił seniorem wszystkich dawnych wasali Gardenerów. Król Egon miał zamiar pomaszerować dalej na południe, by zmusić do kapitulacji Stare Miasto, Arbor oraz Dorn, ale gdy przebywał w Wysogrodzie, dobiegły go wieści o nowym wyzwaniu. Toren Stark, król północy, przekroczył przesmyk i wtargnął na teren do Rzecza, prowadząc 30 tysięcy swych barbarzyńskich wojowników. Egon natychmiast ruszył mu na spotkanie, mknąc przed swoją armią na grzbiecie baleriona czarnego strachu. Wysłał też wiadomość do obu swych królowych, a także do wszystkich lordów i rycerzy, którzy ukorzyli się przed nim po Harenhol i Polu Ognia. Gdy Toren Stark dotarł do brzegów Tridentu, przekonał się, że na południe od rzeki czeka na niego zastęp o połowę liczniejszy od jego armii. Lordowie z dorzecza, ludzie z zachodu, z krainy burzy i z Reach, wszyscy stawili się na wezwanie Egona. A nad ich obozem, Balerion, Meraxes i Wagar, zataczały na niebie coraz szersze kręgi. Zwiadowcy Torena widzieli ruiny Harenhol, gdzie pod gruzami nadal żarzył się powolny czerwony ogień. Król północy słyszał też wiele relacji z pola ognia. Wiedział, że jeśli spróbuje sforsować rzekę. Taki sam los może spotkać jego. Niektórzy z lordów chorążych namawiali go, by mimo to zaatakował, zapewniając, że męstwo ludzi z północy zatriumfuje. Inni nalegali, by zawrócił do fosy Cailin i stanął do walki na północnej ziemi. Bękarci brat króla, Brandon Snow, zaproponował, że przeprawi się w pojedynkę przez Trident pod osłoną ciemności i zabije smoki, gdy te będą spały. Król Toren wysłał Brandona Snowa na drugi brzeg Tridentu, ale w towarzystwie trzech maesterów, nie po to by zabijał, lecz żeby rokował. Przez całą noc w obie strony przekazywano wiadomości. Rankiem Toren Stark sam przeprawił się przez Trident, a na jego południowym brzegu uklęknął, położył starożytną koronę królów zimy u stóp Egona i przysiągł, że zostanie jego człowiekiem. Wstał już nie jako król, lecz Lord Winterfell i namiestnik północy. Od tego dnia torena Starka pamięta się jako króla, który klęknął. Ale żaden człowiek z północy nie pozostawił swych spalonych kości nad brzegiem tridentu, a miecze, które Egon otrzymał od lorda Starka i jego wasali, nie stopiły się, nie wypaczyły, ani nie wygięły. Potem Egon Targaryen i jego królowe raz jeszcze się rozstali. Egon ponownie skierował się na południe, maszerując na Stare Miasto, natomiast jego siostry dosiadły smoków. Wizenia miała podjąć drugą próbę zdobycia Doliny Arynów, natomiast Renys skierowała się ku słonecznej włóczni i pustyniom Dorn. Szara Aryn wzmocniła fortyfikację Galtaun, przesunęła spory zastęp pod krwawą bramę i trzykrotnie zwiększyła liczebność garnizonów w kamieniu, śniegu i niebie, zamkach strażniczych ulokowanych na drodze wiodącej do Orlego Gniazda. Wszystkie te umocnienia na nic się jednak zdały przeciwko wizeni Targaryen, która przeleciała nad nimi na skórzastych skrzydłach wagar i wylądowała na wewnętrznym dziedzińcu Orlego Gniazda. Gdy regentka doliny wypadła na zewnątrz, by stawić jej czoło, prowadząc tuzin strażników, zobaczyła, że Ronel Arryn siedzi na kolanach wizeni i gapi się z zachwytem na smoka. – Mamo, czy mogę się przelecieć z panią? – zapytał młodziutki król. Nie wypowiedziano żadnych gruźb, nie padły gniewne słowa. Obie królowe uśmiechnęły się tylko do siebie i wymieniły uprzejmości. Potem Lady Shara posłała po trzy korony – Diadem regentki, który nosiła małą koronę syna oraz sokolą koronę góry i doliny, noszoną od tysiąclecia przez królów z rynów, i oddała je królowej wizeni razem z mieczami garnizonu. Powiadają, że mały król trzykrotnie okrążył na smoku szczyt kopii olbrzyma, a po wylądowaniu był już małym lordem. Tak to widzenia Targaryen zdobyła Dolina Rynów dla królestwa brata. Reny Stargarien nie poszło tak łatwo. Książęcego wąwozu przejścia przez Góry Czerwone strzegł oddział Dornijskich Włóczników, ale królowa ich nie zaatakowała. Przeleciała górą nad czerwonymi i białymi piaskami i opadła na wajt, by zażądać jego kapitulacji. Przekonała się jednak, że zamek porzucono. W miasteczku pod jego murami zostały tylko kobiety, dzieci i starcy. Gdy ich pytała, gdzie się podzieli lordowie, odpowiadali tylko tu ich nie ma. Renys podążyła wzdłuż rzeki do Bożej łaski, siedziby rodu Alryonów, lecz ją również opuszczono. W miejscu ujścia zielonej krwi do morza natrafiła na miasto z desek, gdzie setki popychanych tyczkami łodzi, skifów rybackich, barek, łodzi mieszkalnych oraz wraków prażyło się w promieniach słońca połączone sznurami, łańcuchami i trapami, wpływające miasto. Na krążącą w górze Meraxes spoglądała tylko garstka dzieci i starych kobiet. W końcu smok zaniósł królową do słonecznej włóczni, starożytnej siedziby rodu Martelów, gdzie znalazła księżną Dorn, czekającą na nią w opuszczonym zamku. Maria Martell miała osiemdziesiąt lat, jak mówią nam maesterzy, i władała Dornijczykami od sześćdziesięciu. Była bardzo gruba, ślepa i prawie łysa. Skórę miała pożółkłą i obwisłą. Argila arogancki zwał ją żółtą ropuchą z dorn, ale ani wiek, ani ślepota nie stępiły jej umysłu. Nie będę z Tobą walczyła, oznajmiła, ani nie uklęknę przed Tobą. Dorn nie ma króla. Powtórz to bratu. Zrobię to, odparła Renys, ale wrócimy tu, księżno, i następnym razem przyniesiemy ze sobą ogień i krew. To wasze słowa, skwitowała księżna Meria. Nasze brzmią niezachwiani, nieugięci, niezłomni. Możecie nas spalić, pani, ale nas nie ugniecie, nie złamiecie, ani nie zdołacie nami zachwiać. Tu jest Dorn. Nie jesteście u nas mile widziani. Wracajcie na własne ryzyko. Tak to królowa i księżna się rozstały, a Dorn pozostało niezdobyte. Na zachodzie Egon Targaryen spotkał się z cieplejszym powitaniem. Stare miasto, największy gród w całym Westeros, otaczały potężne mury, a władali nim Hightowerowie z wysokiej wieży najstarszy, najbogatszy i najpotężniejszy ze szlacheckich rodów Rich. Stare miasto było zarazem centrum wiary. Mieszkał tam wielki septon, ojciec wiernych, głos nowych bogów na ziemi, którego słuchały miliony wyznawców we wszystkich królestwach. Poza północą, nadal pozostającą pod władaniem starych bogów, Miał też na swe rozkazy bojowników wiary wojującej, wojenne zakony zwane przez prostaczków gwiazdami i mieczami. Gdy jednak Egon Targaryen zbliżył się do Starego Miasta ze swym zastępem, zastał otwarte bramy oraz Lorda Hightowera czekającego, by złożyć mu hołd. Okazało się, że kiedy do miasta dotarły pierwsze wieści o lądowaniu Egona, Wielki Septon zamknął się w gwiezdnym sepcie na siedem dni i siedem nocy, szukając przewodnictwa bogów. Siedział tam ponoć tylko o chlebie i wodzie, a przez wszystkie spędzone na jawie godziny modlił się bezustannie przed kolejnymi ołtarzami. Siódmego dnia starucha uniosła w końcu swą złotą lampę i oświetliła przed nim drogę. Jego wielka świątobliwość zobaczył, że jeśli stare miasto stawi Egonowi zbrojny opór, z pewnością strawią je płomienie, a wysoka wieża, cytadela i gwiezdny sept legną w gruzach. Manfred Hightower, lord starego miasta, był ostrożnym i pobożnym człowiekiem. Jeden z jego młodszych synów służył w synach wojownika, inny zaś złożył niedawno śluby septona. Gdy wielki septon opowiedział lordowi o wizji zesłanej mu przez Staruchę, ten zdecydował, że nie będzie stawiał oporu zdobywcy. Dlatego ludzie ze Starego Miasta nie spłonęli na polu ognia, mimo że Hightowerowie byli chorążymi gardenerów z Wysogrodu. Również z tego powodu lord Manfred wyjechał na spotkanie zbliżającemu się egonowi smokowi i ofiarował mu swój miecz, swoje miasto i swoją przysięgę. Niektórzy powiadają, że ofiarował mu też rękę najmłodszej córki, ale Egon odmówił uprzejmie, by nie obrazić swych dwóch królowych. Trzy dni później, w gwiezdnym Sepcie, jego wielka świątobliwość osobiście namaścił Egona siedmioma olejami i ogłosił go Egonem z rodu Targaryenów. Pierwszym tego imienia: królem Andalów, Rojnarów i pierwszych ludzi. Władcą siedmiu królestw oraz protektorem królestwa. Wspomniano o siedmiu królestwach, mimo że Dorn nie skapitulowało ani wtedy, ani jeszcze przez z górą stulecie. Przy pierwszej koronacji gona, u ujścia czarnego nurtu, była obecna tylko garstka lordów, na drugiej jednak stawiły się ich setki. Dziesiątki tysięcy gapiów wznosiło okrzyki na jego cześć, kiedy przejeżdżał na grzbiecie Baleriona ulicami Starego Miasta. Wśród świadków drugiej koronacji Egona, byli też maesterzy i arcymaesterzy z cytadeli. Być może właśnie dlatego te chwile, a nie pierwszą koronację w Egonforcie, odprawioną w dzień lądowania, uważa się za początek panowania egona. Tak oto. Z siedmiu królestw Westeros wola Egona Zdobywcy i jego sióstr wykuła jedno wielkie państwo. Wielu sądziło, że po zakończeniu wojen król Egon uczyni Stare Miasto swą królewską siedzibą. Inni zaś myśleli, że będzie władał ze Smoczej Skały, starożytnej wyspiarskiej cytadeli rodu Targaryenów. Król zaskoczył jednak wszystkich, oznajmiając, że zamierza wznieść swój zamek w nowym mieście, powstającym już u stóp trzech wzgórz położonych przy ujściu czarnego nurtu w miejscu, gdzie wraz ze swymi siostrami pierwszy raz postawił stopę na ziemi Westeros. Miasto to nazwano królewską przystanią. Stamtąd właśnie Egon Smok. Władał swym królestwem, zasiadając na wielkim metalowym tronie, wykonanym ze stopionych, pogiętych, przekutych mieczy wszystkich jego poległych wrogów. To niebezpieczne krzesło cały świat wkrótce poznał jako żelazny tron Westeros. Rządy smoka, wojny króla Egona I. Długie panowanie króla Egona I Targaryena, lata od 1 do 37 od podboju, było w przeważającej mierze spokojne, zwłaszcza w późniejszym okresie. Niem jednak nastał pokój Smoka, jak maesterzy z Cytadeli nazwali później ostatnie dwa dziesięciolecie jego rządów, musiały się zakończyć wojny Smoka, a ostatnia z nich należy do najokrutniejszych i najbardziej krwawych konfliktów w całych dziejach Westeros. Choć wojny podboju skończyły się ponoć wówczas, gdy Wielki Septon koronował i namaścił egona w Gwiezdnym Sepcie w Starym Mieście, nie wszyscy w Westeros podporządkowali się władzy nowego monarchy. Lordowie położonych na zimnej wodzie trzech sióstr wykorzystali chaos panujący podczas podboju, by ogłosić niepodległość i koronować Lady Marle z rodu Sunderlandów na swoją królową. Ponieważ większa część floty Arrynów została zniszczona, król rozkazał swemu namiestnikowi północy, Torrenowi Starkowi z Winterfell, położyć kres rebelii siostrzan. Armia północy wypłynęła z Białego Portu na wynajętych, brawowskich galerach. Dowodził nią sir Warwick Manderly. Widok jego żagli oraz nagłe pojawienie się na niebie nad Cisterton królowej wizeni dosiadającej wagar, odebrało siostrzanom wolę walki. Natychmiast pozbawili władzy królową, zastępując Marle młodszym bratem. Stefan Sunderland odnowił przysięgę wierności wobec orlego gniazda. Ugiął kolan przed królową wizenią i oddał synów jako zakładników, mających gwarantować jego dobre zachowanie. Jeden z nich został podopiecznym Manderlich, drugi zaś arynów. Jego siostrę obaloną królową wygnano z wysp i uwięziono. Po pięciu latach wycięto jej język i resztę życia spędziła wśród milczących sióstr, zajmując się pochówkiem szlachetnie urodzonych. Na położonych po drugiej stronie Westeros Żelaznych Wyspach panował chaos. Ród chorów władał nimi od wielu stuleci, ale wszyscy jego członkowie zginęli jednej nocy, gdy Egon spuścił na Harrenhal ogień Baleriona. Choć jednak harena Czarnego i jego synów pochłonęły płomienie, kochorin Wolmark z Harlow, którego babka była młodszą siostrą dziadka harena, ogłosił się prawowitym dziedzicem Czarnego Rodu i przejął tron. Jednakże nie wszyscy żelaźni ludzie akceptowali jego pretensje. Na starej wyk, pod kośćmi morskiego smoka Nagi, kapłani utopionego boga włożyli koronę z wyrzuconego na brzeg drewna na głowę jednego ze swego grona. Bosonogiego świętego męża imieniem Lodos. Ogłosił się on żywym synem utopionego Boga i ponoć potrafił czynić cuda. Inni pretendenci pojawili się na Wielkiej Wyk, Pajk i Orkmoncie. Przez z górą rok ich zwolennicy walczyli ze sobą na lądzie i morzu. Powiadają, iż w wodach między wyspami pływało tyle trupów, że pojawiły się setki zwabionych krwią krakenów. Egon Targaryen położył kres tym walkom. W roku drugim od podboju opadł na wyspy na grzbiecie Baleriona. Towarzyszyły mu floty wojenne z Arbor, Wysogrodu i sportu, a nawet kilka drakkarów z wyspy Niedźwiedziej, przysłanych przez Torrena Starka. Żelaźni ludzie, znacznie przerzedzeni przez trwającą od roku bratobójczą wojnę, nie stawili zbyt silnego oporu. W gruncie rzeczy wielu z nich z radością powitało przybycie smoków. Król Egon zabił Kochorina Wolmarka Blackfayerem, ale pozwoliłby jego niedawno urodzony syn odziedziczył ziemię i zamek ojca. Na starej wyk król kapłan Lodos, domniemany syn utopionego boga, wezwał krakeny z głębin, by wciągnęły pod powierzchnię okręty najeźdźców. Gdy nic takiego się nie wydarzyło, Lodos wypełnił szatę kamieniami i wszedł w odmęty, by poprosić ojca o radę. Tysiące ludzi podążyły za jego przykładem. Może przez całe lata wyrzucało na brzegi starej wyg ich rozdęte, nadgryzione przez kraby ciała. Następnie pojawił się problem, kto powinien władać żelaznymi wyspami w imieniu króla. Sugerowano, by uczynić żelaznych ludzi wasalami Tallich z Riveran albo Lannisterów z Casterly Rock. Niektórzy proponowali nawet, by oddać ich Winterfell. Egon wysłuchał argumentów wszystkich stron, ale na koniec zdecydował, że pozwoli by żelazni ludzie sami wybrali swego najwyższego lorda. Zgodnie z oczekiwaniami, poparli jednego ze swoich. Wikona Greyjoya, lorda kosiarza Spike. Lord Wikon złożył hołd królowi Egonowi i smok odpłynął ze swoimi flotami. Lenno Greyjoyów obejmowało wyłącznie żelazne wyspy. Musieli się zrzec pretensji do wszystkich ziem zagarniętych na kontynencie przez ród chorów. Egon przyznał ruiny zamku Harenhol oraz związane z nim ziemie ser Kwentonowi Koherysowi, który służył mu na smoczej skale jako dowódca zbrojnych. Zażądał jednak, by uznał on lorda Edmina Taliego za swego seniora, i pojął jedną z jego córek za żonę. Po zaprowadzeniu porządku na trzech siostrach i żelaznych wyspach, Egon Targaryen władał całym Westeros na południe od muru, pomijając tylko Dorn. Na nie właśnie Smok skierował teraz swą uwagę. Najpierw spróbował pozyskać Dornijczyków słowami. Wysłał do słonecznej włóczni delegację złożoną z wielkich lordów, maesterów i septonów na pertraktację z księżną Merią Martel, zwaną żółtą ropuchą z Dorn mieli przekonać ją o korzyściach płynących z przyłączenia się do jego królestwa. Negocjacje ciągnęły się przez większą część roku, ale zakończyły się niepowodzeniem. Na ogół uważa się, że pierwsza wojna dornijska zaczęła się w roku czwartym od podboju, gdy Reny Targaryen wróciła do Dorn. Tym razem przyniosła tam ogień i krew, spełniając wcześniejszą groźbę. Dosiadła Merakses i opadła z czystego, błękitnego nieba, by podpalić miasto z desek. Pożar przeskakiwał z łodzi na łódź, aż wreszcie całe ujście zielonej krwi wypełniły płonące szczątki. Słup dymu widziano aż w słonecznej włóczni. Mieszkańcy pływającego miasta znaleźli schronienie przed ogniem w rzece. Zginęło więc tylko niespełna stu ludzi, więcej z nich się utopiło niż spłonęło. Niemniej przelano pierwszą krew. Jednocześnie Orys Baration poprowadził szlakiem kości tysiąc doborowych rycerzy, a sam Egon pomaszerował książęcym wąwozem na czele armii złożonej z trzydziestu tysięcy ludzi, w tym blisko dwóch tysięcy konnych rycerzy oraz trzystu lordów i ich chorążych. Lord Harlan Tyrell, namiestnik południa, powiedział ponoć, że nawet bez Egona i Baleriona są wystarczająco potężni, by rozbić każdą dornijską armię, która ośmieli się stanąć im na drodze. Z pewnością miał rację, ale nie udało się tego dowieść, ponieważ Dornijczycy nie stawili się do walnej bitwy. Cofali się przed zastępem króla Egona, paląc zboże na polach i zatruwając wszystkie studnie. Najeźdźcy przekonali się, że dornińskie wieże strażnicze porzucono. Na górskich przełęczach drogę straży przedniej Egona zagradzały stosy martwych owiec, pozbawionych całej wełny i zbyt zepsutych, by nadawały się do jedzenia. Gdy królewska armia wyszła z książęcego wąwozu na dornińskie piaski, zaczynało jej już brakować prowiantu dla ludzi i paszy dla koni. Egon podzielił swoje siły, rozkazując lordowi Tyrellowi pomaszerować na południe, przeciwko Utorowi Ullerowi, lordowi Helholtu. Sam zaś ruszył na wschód, by oblegać lorda Fowlera w jego górskiej twierdzy Skyridge. Był drugi rok jesieni i uważano, że zima jest już blisko. Najeźdźcy mieli nadzieję, że upał na pustyniach będzie mniej dokuczliwy i łatwiej będzie znaleźć wodę. Maszerujący na Helhold lord Tyrell przekonał się jednak, że dornińskie słońce nadal jest nieubłagane. Gdy jest tak gorąco, ludzie piją więcej wody, a wszystkie oczka wodne i źródła w oazach na szlaku armii zatruto. Konie zaczęły padać. Z dnia na dzień ubywało ich coraz więcej. Jeźdźcy wkrótce podążyli ich śladem. Dumni rycerze porzucali chorągwie i tarcze, a nawet zdejmowali zbroje. Lord Tyrell stracił na dornijskich piaskach jedną czwartą ludzi i niemal wszystkie wierzchowce, a gdy wreszcie dotarł do Helholtu, przekonał się, że zamek opuszczono. Atak Orysa Barationa nie okazał się bardziej udany. Jego konie z trudem posuwały się naprzód po kamienistym gruncie wąskich, krętych wąwozów. Wiele z nich całkowicie odmówiło posłuszeństwa, gdy oddział dotarł do najbardziej stromego odcinka trasy, gdzie Dorniejczycy wykuli schody w skalę. Na rycerzy namiestnika sypały się z góry głazy, zrzucane przez obrońców niewidocznych dla najeźdźców z krain burzy. W miejscu, gdzie szlak kości przycina rzekę Will, pojawili się nagle dorniejscy łucznicy i na przechodzących przez most ludzi posypał się deszcz tysięcy strzał. Gdy Lord Orys rozkazał swym ludziom się wycofać, drogę zagrodziła im kolejna skalna lawina. Nie mogli się cofnąć ani iść naprzód. Wyrżnięto ich jak świnie w zagrodzie. Samego Orysa barationo oszczędzono. Podobnie jak kilkunastu innych lordów, za których można było otrzymać okup, ale stali się oni jeńcami Willa z Will, okrutnego górskiego lorda znanego jako kochanek wdów. Królowi Egonowi powiodło się lepiej. Maszerował na wschód pośród wzgórz. Spływające z góry strumienie dostarczały mu wody, a w dolinach roiło się od zwierzyny. Zamek Skyridge wziął szturmem, a Ironwood zdobył po krótkim oblężeniu. Lord Thor niedawno zmarł, a jego namiestnik poddał się bez walki. Dalej na wschód lord Toland ze wzgórza Duchów wysłał swego reprezentanta, każąc mu wyzwać króla na pojedynek. Egon przyjął wyzwanie i zabił przeciwnika, ale później okazało się, że nie był on reprezentantem Tolanda, lecz jego błaznem. Sam lord Toland zniknął, podobnie jak księżna Meria Martel. Gdy król Egon pojawił się nad słoneczną włócznią na Balerionie, przekonał się, że jego siostra Renys była tu przed nim. Po spaleniu miasta z desek zdobyła cytrynowy las, spod słód coraz śmierdzącą wodę. Przyjmowała kapitulacje starych kobiet i dzieci, ale nigdzie nie znalazła prawdziwego nieprzyjaciela. Nawet miasto cieni położone pod murami słonecznej włóczni było w połowie opustoszałe, a nikt z tych, którzy w nim pozostali, nie chciał przyznać, że wie, gdzie się mogli podzieć dorniejscy lordowie oraz ich księżna. Jak powiedziała królowa Renys królowi Egonowi, żółta ropucha rozpuściła się w piaskach. Egon odpowiedział na to ogłoszeniem zwycięstwa. Zgromadził w wielkiej komnacie słonecznej włóczni tylu dygnitarzy, ilu tylko udało mu się znaleźć i oznajmił im, że od tej chwili Dorn jest częścią jego królestwa, a oni jego wiernymi poddanymi. Ich poprzednich lordów nazwał buntownikami i wyjął ich spod prawa. Wyznaczono nagrody za ich głowy, szczególnie za głowę żółtej ropuchy, księżnej Mary Martel. Lorda Johna Rozbiego mianowano kasztelanem słonecznej włóczni i namiestnikiem piasków. Miał władać dorn w imieniu króla. Wyznaczono też kasztelanów i namiestników wszystkich pozostałych ziem oraz zamków, które wpadły w ręce zdobywcy. Następnie król Egon i jego zastęp wrócili tam, skąd przybyli, maszerując na zachód przez piaski, a potem przechodząc przez książęcy wąwóz. Ledwie zdążyli dotrzeć do królewskiej przystani, gdy całe Dorn za ich plecami eksplodowało buntem. Dorniejscy włócznicy pojawiali się znikąd, jak pustynne kwiaty po deszczu. Skyridge, Ironwood, Thor i wzgórze duchów odzyskano już po kilkunastu dniach. Królewskie garnizony wycięto w pień. Kastelanom i zarządcom Egona pozwolono umrzeć dopiero po długich męczarniach. Ponoć, dorniejscy lordowie zakładali się o to, który z nich najdłużej utrzyma swego jeńca przy życiu, odcinając mu kolejne fragmenty ciała. Lorda Rozbiego, kasztelana królewskiej włóczni i namiestnika piasków, spotkała śmierć lżejsza niż większość najeźdźców. Gdy Dornijczycy z miasta cieni wtargnęli do zamku i wyzwolili go, Rozbiego związano, zawleczono na szczyt włóczni i wyrzucono przez okno samej starej księżnej Mary. Wkrótce zostali tylko lord Tyrell i jego zastęp. Odchodząc, król Egon zostawił Tyrella za sobą. Helhold, potężny zamek nad siarką, uważano za położony odpowiednio, by sobie poradzić z każdym buntem. Jednakże wody rzeki były przesycone siarką i ludzie z Wysogrodu chorowali po ich wypiciu. Ród Korgailów z Piaskowca nie skapitulował przed Egonem. Gdy tylko patrole i furażerzy Tyrellów zapuścili się za daleko na zachód, włócznicy Korgailów ich zabijali. Na wschodzie Wajtowie robili to samo. Kiedy wieści o defenestracji w słonecznej włóczni dotarły do Helholtu, lord Tyrell zebrał resztki swoich sił i wyruszył na pustynię. Ogłosił, że zamierza zdobyć Wajt, pomaszerować na wschód odzyskać słoneczną włócznię i miasto cieni, a na koniec ukarać tych, którzy zamordowali Lorda Rozbiego. Jednakże gdzieś pośród czerwonych piasków na wschód od Helholtu Tyrell zaginął bez śladu razem z całą swoją armią. Żadnego z jego ludzi nigdy już nie widziano. Egon Targaryen nie był jednak człowiekiem skłonnym pogodzić się z porażką. Wojna miała trwać jeszcze siedem lat, choć od roku szóstego od podboju walki przerodziły się w trwającą bez końca krwawą serię okrucieństw, napadów łupieszczych i akcji odwetowych, przerywaną przez długie okresy spokoju, krótkie rozejmy oraz niezliczone morderstwa i zamachy skrytobójcze. W roku siódmym od podboju Orys Baration i inni lordowie pojmani na szlaku kości wrócili do królewskiej przystani. Zapłacono za nich okup równy ich wadze w złocie. Ale gdy przybyli na miejsce, okazało się, że kochanek wdów odciął wszystkim prawe dłonie, by nigdy już nie użyli mieczy w walce przeciwko Dorn. W odwecie sam król Egon dosiadł baleriona i opadł na górskie twierdze Wylów, obracając kilka fortec oraz wież strażniczych w sterty stopionego kamienia. Jednakże Wailowie skryli się w jaskiniach i tunelach pod swymi górami i kochanek wdów pożył jeszcze dwadzieścia lat. Rok ósmy od podboju był bardzo suchy. Dorniejczycy przepłynęli przez Morze Dornijskie na okrętach wynajętych od króla piratów ze Stopni, zaatakowali kilka miasteczek i wiosek położonych na południowym brzegu Przylądka Gniewu i wzniecili pożary, które strawiły połowę deszczowego lasu. Ogień za ogień. Rzekła ponoć księżna Meria. Czegoś takiego Targaryenowie nie mogli pozostawić bez odpowiedzi. Później, tego samego roku na niebie Dorn pojawiła się Wisenia Targaryen, uwalniając ogień wagar na słoneczną włócznie, cytrynowy las, wzgórze duchów i tor. W następnym roku Wisenia powróciła. Ale tym razem towarzyszył jej sam król. Piaskowiec White i Helhold spłonęły. Dornińska odpowiedź nadeszła po kolejnym roku. Lord Fowler przeszedł ze swą armią przez książęcy wąwóz i poprowadził ją na Ritz. Poruszał się tak szybko, że zdążył spalić kilkanaście wiosek i zdobyć wielki zamek Nocną Pieśń, nim lordowie z pogranicza zorientowali się, że wróg ich zaatakował. Gdy wieści dotarły do Starego Miasta, Lord Hightower wysłał silny oddział pod dowództwem swego syna Adama, nakazując mu odzyskać zamek. Dorniejczycy to jednak przewidzieli. Druga dornijska armia prowadzona przez ser Joffreya Dayna wyruszyła ze Starfall i zaatakowała Stare Miasto. Jego mury okazały się zbyt potężne dla Dorniejczyków, ale Dane spalił pola, gospodarstwa rolne i wsie w promieniu 60 mil. Zabił też młodszego syna Lorda Hightowera, Garmona, gdy chłopak poprowadził wycieczkę przeciwko niemu. Ser Adam Hightower dotarł do Nocnej Pieśni... Ale przekonał się tam, że Lord Fowler puścił zamek z dymem, a garnizon wyciął w pień. Lorda Karona z żoną i dziećmi zabrano do Dorn jako jeńców. Zamiast ich ścigać, sir Adam pomaszerował natychmiast na stare miasto, by położyć kres jego oblężeniu, ale sir Joffrey i jego armia również zniknęli już w górach. Stary lord Manfred Hightower zmarł wkrótce później. Sir Adam odziedziczył tytuł lordowski po ojcu. Stare miasto głośno domagało się zemsty. Król Egon poleciał na Balerionie do Wysogrodu, by naradzić się ze swym namiestnikiem południa, ale po tym co spotkało jego ojca, młody lord Tio Tyrell nie chciał słyszeć o nowej inwazji na Dorn. Król po raz kolejny wykorzystał przeciwko Dorniejczykom swe smoki. Egon we własnej osobie opadł na Skyrich, przysięgając, że uczyni z niego drugie Harenhol. Wizenia i Vagar zaniosły ogień i krew do Starfall, a Renys i Meraxes wróciły do Helholtu, gdzie wydarzyła się tragedia. Smoki Targaryenów, hodowane i ćwiczone do celów wojny, nieraz już przelatywały przez całe chmury włóczni i strzał bez większej szkody dla siebie. Łuski dorosłego smoka są twardsze niż stal, i nawet te strzały, które trafiły w cel, z reguły co najwyżej rozjuszały wielkie bestie. Gdy jednak Meraxes zawracała nad Helholtem, jeden z obrońców, stojący na najwyższej wieży zamku, wystrzelił ze skorpiona, i żelazny bełt długości jarda wbił się w prawe oko smoka królowej. Meraxes nie zginęła natychmiast, lecz runęła na ziemię w agonii niszcząc w przedśmiertnych drgawkach wieżę oraz znaczną część muru kurtynowego. Pozostaje kwestią dyskusji, czy Reny Targaryen przeżyła swą smoczycę. Niektórzy twierdzą, że spadła z niej i się zabiła, inni zaś, że zginęła na dziedzińcu, przygnieciona ciałem Meraxes. Jednak według innych relacji, królowa przeżyła upadek i zmarła w lochach Ullerów po długich torturach. Prawdy o okolicznościach jej śmierci zapewne nigdy nie poznamy. Tak czy inaczej, Renys Targaryen, siostra i żona króla Egona I, zginęła w Helholcie w Dorn w dziesiątym roku od podboju. Dwa następne lata były latami gniewu smoka. Wszystkie zamki w Dorn spalono po trzy razy. Balerion i wagar wracały raz po raz do każdego z nich. Ogniste tchnienie czarnego strachu było tak gorące, że piaski wokół helholtu w niektórych miejscach zamieniły się w szkło. Dorniejscy lordowie byli zmuszeni się ukryć, ale nawet to nie zapewniło im bezpieczeństwa. Zamordowano lorda Fowlera, lorda Wajta, lady Toland oraz czterech kolejnych lordów Helholtu. Żelazny tron wypłacał godną króla nagrodę za głowę każdego dornijskiego lorda. Jednakże tylko dwóch zabójców dożyło chwili, gdy mogło ją odebrać, albowiem Dornijczycy rozpoczęli kontratak, płacąc krwią za krew. Lorda Conningtona z Gniazda Gryfów zabito podczas polowania. Lorda Mertynsa z mglistego lasu zatruto razem ze wszystkimi domownikami beczką dornińskiego wina, a lorda Fella uduszono w burdelu w królewskiej przystani. Sami Targaryenowie również nie byli bezpieczni. Króla zaatakowano trzy razy. W dwóch przypadkach zginąłby, gdyby nie jego gwardia królewska. Królową wizenię próbowano zamordować pewnej nocy w królewskiej przystani. Dwóch jej strażników padło, nim zabiła mroczną siostrą ostatniego z napastników. Najbardziej osławiony atak tych krwawych lat wydarzył się w roku dwunastym od podboju, gdy Wiles Wile, kochanek wdów, przybył niezaproszony na ślub Johna Cafferena, dziedzica Faulton z Alice Oakhart, córką lorda Starego Dębu. Wajlowie wpuszczeni tylną bramą przez zdradzieckiego sługę, zabili lorda Oakharta i większość gości weselnych, a potem kazali pannie młodej patrzeć, jak kastrują jej męża. Następnie wszyscy zgwałcili Lady Alice i jej służki, po czym porwali je i sprzedali meryjskiemu handlarzowi niewolników. Dorn zmieniło się w płonącą pustynię, dręczoną głodem, zarazą i innymi nieszczęściami. Kupcy z wolnych miast zwali je spaloną ziemią. Mimo to ród martelów pozostawał niezachwiany, nieugięty, niezłomny, zgodnie ze swoją dewizą. Pewien dorniński rycerz Przyprowadzony przed oblicze królowej Wizenii jako jeniec, zapewniał, że księżna Meria woli, by wszyscy jej poddani zginęli, niż żeby mieli stać się niewolnikami rodu Targaryenów. Wizenia odpowiedziała, że ona i brat chętnie spełnią jej życzenie. Zaawansowany wiek i zły stan zdrowia w końcu dokonały tego, czego nie były w stanie uczynić smoki. W roku trzynastym od podboju Meria Martel. Żółta ropucha z Dorn zmarła we własnym łożu. Podczas stosunku z Ogierem, jak zapewniali jej wrogowie. Tytuły lorda słonecznej włóczni i księcia Dorn odziedziczył jej syn, Najmor. Miał sześćdziesiąt lat i jego zdrowie nie było już najlepsze. Nie miał więc ochoty kontynuować rzezi. Rozpoczął rządy od wysłania poselstwa do królewskiej przystani. Posłowie mieli zwrócić królowi Egonowi czaszkę smoczycy Meraxes oraz przedstawić warunki zawarcia pokoju. Na czele poselstwa stała dziedziczka Najmora, Deria. Propozycje księcia Najmora wywołały w królewskiej przystani silne sprzeciwy. Królowa widzenia była im zdecydowanie nieprzychylna. Nie ma pokoju bez kapitulacji, oznajmiła, a jej stronnicy w Radzie Królewskiej powtórzyli echem te słowa. Orys Baration, który w późniejszych latach życia miał się zrobić zgarbiony i zgorzkniały, domagał się, by księżną Derię odesłano ojcu bez jednej ręki. Lord Oakhart przysłał kruka z listem sugerującym, by młodą Dornijkę sprzedano do najnędzniejszego burdelu w królewskiej przystani, żeby każdy żebrak w mieście mógł zażyć z nią przyjemności. Jednakże Egon Targaryen natychmiast odrzucił wszystkie podobne propozycje. Księżniczka Deria przybyła jako poseł pod chorągwią pokoju i król przysiągł, że pod jego dachem nie spotka jej krzywda. Wszyscy się zgadzali, że Egon znużył się już wojną. Ale zgoda na pokój bez kapitulacji równałaby się przyznaniu, że jego ukochana siostra Renes zginęła na próżno, że cała ta krew i zniszczenia poszły na marne. Lordowie z jego małej rady ostrzegali też, że ludzie uznają taki pokój za oznakę słabości, co może doprowadzić do dalszych buntów, które z kolei trzeba będzie stłumić. Egon wiedział również, że Ricz, krainy burzy i pogranicze straszliwie ucierpiały podczas wojny i nigdy nie zapomną ani nie wybaczą. Nawet w królewskiej przystani monarcha nie ważył się wypuścić dornińskich posłów z Egonfortu bez silnej eskorty w obawie, że prostaczkowie z miasta rozszarpią ich na strzępy. Ze wszystkich tych powodów, jak napisał wielki maester Lukan, król był już bliski odrzucenia propozycji Dornijczyków i kontynuowania wojny. Wtedy właśnie księżniczka Deria wręczyła królowi zapieczętowany list od jej ojca. Jest przeznaczony tylko dla Twoich oczu, Wasza miłość. Król Egon przeczytał słowa księcia Najmora na oczach wszystkich, siedząc na żelaznym tronie. Twarz miał kamienną i nie odezwał się ani słowem. Ludzie opowiadali, że gdy później wstał, z jego dłoni kapała krew, spalił list i nigdy później o nim nie wspominał. Tej samej nocy dosiadł Baleriona i poleciał nad wodami czarnej zatoki do Smoczej Skały z jej dymiącą górą. Następnego ranka wrócił i zgodził się na warunki proponowane przez Najmora. Niedługo później podpisał traktat wiecznego pokoju z Dorn. Po dziś dzień nikt nie potrafi powiedzieć, co mógł zawierać list wręczony przez Derję. Jedni twierdzą, że była to zwykła prośba jednego ojca do drugiego, płynące z serca słowa, które wzruszyły króla Egona. Drudzy zapewniają, że był to spis wszystkich lordów i szlachetnie urodzonych rycerzy, którzy stracili życie w wojnie. Niektórzy septonowie posuwają się nawet do sugestii, że list był zaczarowany, że żółta ropucha napisała go przed śmiercią, używając krwi królowej Renes jako inkaustu, by król nie był w stanie się oprzeć zawartej w nim złowieszczej magii. Wielki maester Klek, który przybył do królewskiej przystani dwadzieścia lat później, doszedł do wniosku, że Dorn nie miało już sił na dalsze prowadzenie wojny. I w związku z tym książę Najmor mógł zagrozić, że jeśli król Egon nie zgodzi się zawrzeć pokoju, wynajmie ludzi bez twarzy z Braavos, by zamordowali syna i dziedzica monarchy. Syn królowej Renys, Enys, miał wówczas tylko sześć lat. Może rzeczywiście tak było, ale nikt nigdy nie będzie miał pewności. Tak zakończyła się pierwsza wojna dornijska od czwartego do trzynastego roku od podboju. Żółta ropucha z Dorn dokonała tego, co nie udało się Harenowi Czarnemu, dwóm królom oraz Torenowi Starkowi, pokonała Egona Targaryena i jego smoki. Niemniej, na północ od gór czerwonych taktyka, którą się posługiwała, wzbudziła jedynie pogardę. Dornijska odwaga stała się wśród lordów i rycerzy z Królestw Egona szyderczym określeniem tchórzostwa. Pewien skryba napisał: "Ropucha skacze do dziury, gdy tylko coś jej zagrozi". Inny skwitował: "Meria walczyła jak kobieta, posługując się kłamstwami, zdradą i czarami". Dornijskie zwycięstwo, jeśli rzeczywiście można je tak nazwać, uznano za niehonorowe. A ci, którzy przeżyli wojnę, a także synowie i bracia tych, którzy polegli, przysięgli sobie, że pewnego dnia nadejdzie dzień zapłaty. Zemsta musiała jednak zaczekać na następne pokolenie i na nadejście młodszego, bardziej krwiożerczego króla. Choć Egon zdobywca miał zasiadać na żelaznym tronie jeszcze przez 24 lata, dorniński konflikt był jego. Ostatnią wojną. Trzy głowy miał smok. rządy króla Egona I. Egon I Targaryen był sławnym wojownikiem, największym zdobywcą w dziejach Westeros. Mimo to wielu uważa, że jego najbardziej znaczące osiągnięcia przypadły na czas pokoju. Mówi się, że żelazny tron wykuto ogniem, stalą i strachem, ale gdy tylko ostygł, stał się źródłem sprawiedliwości dla całego Westeros. Najważniejszym celem polityki króla Egona I było przekonanie mieszkańców Westeros, by zaakceptowali jego rządy. Dlatego dokładał wszelkich starań, żeby znaleźć miejsce na swym dworze i w radach dla wielu mężczyzn, a nawet kilku kobiet, ze wszystkich części swego królestwa. Dawnych wrogów zachęcał, by przysłali na jego dwór swoje dzieci najczęściej młodszych synów albo córki bo duża część wielkich lordów wolała trzymać dziedziców przy sobie. Chłopcy służyli tam jako paziowie, podczaszy i giermkowie, dziewczynki zaś jako przyboczne i towarzyszki dwóch królowych. W królewskiej przystani dzieci mogły na własne oczy zobaczyć sprawiedliwość Egona. Skłaniano je też, by uważały się za wiernych poddanych Wielkiego Królestwa, a nie za mieszkańców krain zachodu, krain burzy albo północy. Targaryenowie zaaranżowali też wiele małżeństw między szlacheckimi rodami z przeciwległych końców królestwa, licząc na to, że podobne sojusze połączą w całość podbite krainy i uczynią Siedem Królestw jednym. Królowe Egona, Wizenia i Renes czerpały wielką radość z planowania podobnych związków. Dzięki ich staraniom Ronel Aryn, Lord Orlego Gniazda, pojął za żonę córkę Torrena Starka z Winterfell, a najstarszy syn Lorena Lannistera, dziedzic Casterly Rock, poślubił córkę Redwyne'ów z Arbor. Gdy Gwieździe Wieczornej startu urodziły się trojaczki, trzy dziewczynki, Królowa Renys załatwiła dla nich zaręczyny z synami rodu Korbrejów, rodu Hightowerów i rodu Harlaów. Królowa Wizenia zaplanowała dwa małżeństwa między rodem Blackwoodów a rodem Brakenów, rywalami, których wzajemna wrogość trwała od stuleci. Skojarzyła syna z każdego rodu z córką z drugiego, by połączyć je więzią pokoju. A kiedy córka Rowanów, która służyła Renys, zaszła w ciążę z chłopcem stajennym, królowa znalazła rycerza z Białego Portu, który zgodził się ją poślubić, oraz drugiego, z sportu, gotowego wziąć Benkarta na wychowanie. Aczkolwiek nikt nie wątpił, że Egon Targaryen podejmuje ostateczne decyzje we wszystkich sprawach dotyczących władania królestwem, jego siostry Wizenia i Renys przez cały okres panowania Egona sprawowały rządy razem z nim. Poza być może dobrą królową Alisan, żoną króla Dzecherysa I, żadna inna królowa w dziejach Westeros nie miała tak wielkich wpływów politycznych jak siostry smoka. Król miał w zwyczaju zabierać ze sobą jedną z żon we wszystkie podróże, podczas gdy druga zostawała na Smoczej Skale albo w Królewskiej Przystani i nierzadko zasiadała na Żelaznym Tronie, podejmując decyzje we wszystkich sprawach, jakie jej przedstawiano. Choć Egon ogłosił królewską przystań swoją siedzibą i ustawił żelazny tron w pełnej dymu długiej sali Egonfortu, spędzał tam najwyżej jedną czwartą swego czasu. Tyle samo dni i nocy przebywał na smoczej skale, w wyspiarskiej cytadeli swych przodków. Zamek wzniesiony pod smoczą górą był dziesięciokrotnie przestronniejszy od Egonfortu i przewyższał go też pod względami wygód, bezpieczeństwa oraz historii. Zdobywca ponoć powiedział, że kocha nawet zapach smoczej skały, gdzie w słonym powietrzu zawsze unosiły się wonie dymu i siarki. Egon spędzał w obu swych siedzibach mniej więcej połowę czasu, dzieląc go równo między nimi. Drugą połowę poświęcał na ciągnące się bez końca królewskie objazdy. Wędrował ze swym dworem od zamku do zamku, kolejno odwiedzając każdego ze swych wielkich lordów: Galtown i Orlegniazdo. Harenhall, Riveran, Lannisport i Casterly Rock, Craighall, Stary Dąb, Wysogród, Stare Miasto, Arbor, Hornhill, Ashford, Koniec Burzy i Wieczorny Dwór wielokrotnie miały zaszczyt gościć jego miłość, ale Egon potrafił pojawić się niemal wszędzie, niekiedy z orszakiem złożonym z tysiąca rycerzy, lordów i dam. Trzykrotnie odwiedzał żelazne wyspy, dwa razy Pajk i raz Wielką Wyk. W roku dziewiętnastym od podboju spędził kilkanaście dni w Sisterton. Północ zaś odwiedził sześć razy, trzykrotnie przybywając ze swym dworem do Białego Portu, dwa razy do Barrowton, a raz do Winterfell, podczas swego ostatniego objazdu w roku trzydziestym od podboju. Lepiej zapobiegać rebeliom, niż je tłumić. Tak brzmiała słynna odpowiedź, której udzielił Egon, gdy go zapytano o powód tych podróży. Widok króla w całej jego mocy, dosiadającego baleriona czarnego strachu i otoczonego setkami zakutych w zbroje rycerzy w jedwabnych opończach bardzo pozytywnie wpływał na lojalność krnąbrnych lordów. Monarcha dodawał, że prostaczkowie również powinni od czasu do czasu oglądać swych królów i królowe, by wiedzieli, że mogą im przedstawić swe skargi oraz troski. Tak też czynili. Większą część każdego królewskiego objazdu poświęcano na uczty, bale oraz polowania z psami bądź z sokołami. Każdy lord starał się przewyższyć konkurentów splendorem i gościnnością, lecz Egon pamiętał również, by urządzać audiencję, gdziekolwiek się pojawił. Nie miało znaczenia, czy zasiadał na podwyższeniu w zamku wielkiego lorda, czy na omszałym głazie na polu należącym do jakiegoś wieśniaka. W podróżach królowi towarzyszyło sześciu maesterów, mogących mu odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące miejscowych praw, zwyczajów i historii, a także zapisać dekrety oraz wyroki wydane przez jego miłość. Zdobywca powiedział później swemu synowi Enysowi, że władca powinien znać kraj, którym rządzi, a podczas swych podróży Egon dowiedział się bardzo wiele o siedmiu królestwach i ich mieszkańcach. Każde z podbitych królestw miało własne prawa oraz tradycje. Król Egon nie ingerował w niezbytnio. Pozwalał swym lordom rządzić tak, jak robili to zawsze, zachować całą władzę oraz prerogatywy. Prawa dziedziczenia oraz sukcesji pozostały niezmienione. Lordowie wielcy i mali zachowali prawo wymierzania sprawiedliwości na swych ziemiach, a także prawo pierwszej nocy tam, gdzie ów zwyczaj uprzednio praktykowano. Dla Egona najważniejsze było utrzymanie pokoju. Przed podbojem wojny między królestwami Westeros zdarzały się często niemal nie było roku, w którym nikt z nikim nie walczył. Nawet w królestwach, gdzie ponoć panował pokój, sąsiadujący ze sobą lordowie często rozstrzygali konflikty za pomocą mieczy. Egon znacznie ograniczył podobne praktyki. Od pomniejszych lordów i rycerzy na Włościach oczekiwano teraz, że będą prosili seniorów o werdykt we wszelkich waśniach i zaakceptują ich wyroki. W sporach między wielkimi rodami królestwa decyzję podejmowała korona. Pierwszym prawem w krainie będzie królewski pokój, zadekretował król Egon. A każdego lorda, który wyruszy na wojnę bez mojej zgody, uzna się za buntownika i wroga żelaznego tronu. Król Egon wydał również dekrety regulujące cła, myta oraz podatki w całym królestwie.